Partnerem odcinka jest Policemate, twój specjalista od leasingów i ubezpieczeń. Kiedy budzicie się w środku nocy i nie potraficie zasnąć, to pewnie do waszej głowy wpadają różne nurtujące kwestie i pytania. Dokąd nocy tu ptajesz? Ile waży koń trojański? Czy ile kilometrów przejedzie Tesla Model Y, jeżeli będziecie pędzili z prędkością 200 km na godzinę? O ile na pierwsze i drugie pytanie za bardzo odpowiedzi nie znam, o tyle na trzecie postaramy się odpowiedzieć w tym filmie. Nie przedłużając, lecimy na Szczecin, a właściwie lecimy na niemiecką autobahn, aby sprawdzić, ile to będzie. Zanim przystąpimy do próby sprawdzenia zużycia energii przy 200 km na godzinę, to omówmy dokładnie czynniki, które na to zużycie wpływają. Pozwoli nam to określić, czy pomiar przeprowadzamy w warunkach korzystnych dla naszego samochodu, czy może jednak rzucamy Tesli kolejne kłody pod nogi. Kiedy czynnik będzie miał wpływ pozytywny, to usłyszycie. A kiedy negatywny, to usłyszycie. Pierwsza rzecz, będziemy sprawdzali to zimą, więc pierwszy minus, mamy zimowe opony, które mają wyższe opory toczenia, co niestety, ale negatywnie wpływa na zużycie energii oraz na zasięg na jednym akumulatorze. Drugi oczywisty minus wynikający z zimy to pogoda, to temperatura, no bo jeżeli mamy niskie temperatury, no to samochód musi ogrzewać kabinę, ogrzewamy fotele, ogrzewamy kierownicę, mamy wiele czynników, które podwyższają zużycie i minimalizują zasięg. Ostatni czynnik negatywnie wpływający na zużycie energii to fakt, że próby przeprowadzałem po naszym wyjeździe, z bagażami oraz dwoma osobami na pokładzie, a więc nie na pusto, tylko z jakimś obciążeniem. Natomiast na czynnik wpływający na zużycie energii pozytywnie należy wymienić założenie na koła oryginalnych kołpaków. Nie wiem, czy kojarzycie z innych filmów, ale nasza Tesla to taki kameleon, który dość regularnie zmienia swoje obuwie. Właściwie nie obuwie, ale otoczkę tego obuwia. Bo tak ona wyjechała z fabryki, na oryginalnych kołpakach, które według wielu osób są dość wątpliwe estetycznie. Sam też tak długo uważałem. Natomiast po nich mieliśmy czarne kołpaki, które pewnie mieliście okazję już w kilku filmach zobaczyć. No i pytanie, dlaczego to nie są czarne kołpaki? Ano dlatego, że kiedy próbowaliśmy zdjąć czarne kołpaki z AliExpress, które były przepiękne, które bardzo pozytywnie wpływały na estetykę auta, no to wyobraźcie sobie, że prawie sobie palce połamaliśmy, one są naprawdę mega trudne do zdejmowania, więc jak już się w końcu zdjęliśmy, maltretując się z nimi chyba przez godzinę, to stwierdziliśmy, że nie mamy większej ochoty ich ponownie zakładać. No bo mieliśmy przecież przygody oponowe, jakbyśmy ponownie musieli wytargiwać te kołpaki, szczególnie przy jakimś wyjeździe za granicę, to byśmy naprawdę chyba znieśli kota. Tak więc stwierdziliśmy, że czarne kołpaki na razie idą w odstawkę, może to się za jakiś czas zmieni, ale póki co na nie patrzeć nie potrafimy, więc do Gdyni, niedawny nasz wyjazd, jechaliśmy na oryginalnych felgach, które miały ładne kapselki, ładne dekielki, wyglądało to świetnie, no ale pewnie jakoś to wpływa również negatywnie na aerodynamikę i podwyższa nam zużycie energii, obniża zasięg, tak samo jak wszystkie poprzednie czynniki. Tak więc stwierdziłem, że kiedy będziemy sprawdzali 200 km na godzinę, tak ogromną prędkość w aucie elektrycznym, które jak wszyscy wiemy do dużych prędkości nie jest stworzone, to założymy kołpaczki, żeby chociaż tutaj delikatnie pomóc uzyskać względnie akceptowalny wynik. Względnie akceptowalny, co to dokładnie znaczy, będziemy teraz sprawdzali. Prób przeprowadzałem kilka i żadna z nich nie była jakoś wybitnie długa, ale to tylko i wyłącznie z uwagi na innych uczestników ruchu drogowego. Akurat ładowarek do aut elektrycznych w Niemczech jest od groma, więc o zmniejszenie zasięgu przejmować się nie musiałem. I tutaj szczerze, nie wiem jakimi czarami posługuje się Petrolhead, że zawsze trafia na tak pustą autostradę, bo sam za każdym swoim przejazdem przez Niemcy mam znacznie więcej kompanów w podróży. Jako że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a wielu kierowców lusterka zewnętrzne traktuje wyłącznie jako dekorację, to w sytuacji, gdy nie miałem 100% pewności co do możliwości jazdy z daną prędkością, wolałem zwyczajnie przerwać próbę i zacząć ją ponownie, gdy będę miał 100% pewności i za siebie, i za innych, i za drogę, po której się poruszamy. Niemniej uzyskane wyniki z każdej próby były dość porównywalne i mieściły się w podobnych widełkach. Dużo aut, miałem nadzieję, że jakoś tak puściej będzie, ale może niekoniecznie. No dobra, chyba trzeba będzie przerwać to. Spróbujemy się rozkulać do tych 200 km na godzinę. 180. Czekaj, bo mnie dmuchnie przy nim na pewno. Dobra. A, 120. No to próbujemy się rozpędzić do 200 km na godzinę, aby zmierzyć zużycie energii przy 200 km na godzinę. Dobra, mamy 200. Resetuj. Przy tej próbie z kolei nie zapisało się nam nagranie wizualne i jedyne co nam pozostało to nagranie dźwiękowe z czarnej skrzynki.
to znaczy z podpiętego mikrofonu. Poczujecie się więc, jakbyście oglądali katastrofy w przestworzach. Jest zero, tak, okej. Utrzymuję dwie paki, 200 km na godzinę. Ile tam jest zużycie? 38 kWh na 100 km, dobrze widzę? Tak, 39 nawet. I mamy ograniczenie prędkości, muszę zwalniać. A więc 39 kWh na 100 km przy 200 km na godzinę. Dobra, przed chwilą nagraliśmy pomiar, ale no niestety aparat się nam wyłączył, nie wiemy dlaczego. Może przez emocje, może przez jakiś błąd sprzętu, nie mam pojęcia. Niemniej 39 kWh na 100 km. Tyle się udało zmierzyć. Jako, że się nie udało nagrać za pierwszym razem, to rozpędzamy się ponownie do 200 km na godzinę. Kolejna próba, próbujemy rozpędzić się do 200 km na godzinę. Coraz mniej mamy okazji, więc miejmy nadzieję, że się uda. 180. Właśnie ktoś jedzie naszym pasem. Ale może zaraz zjedzie, oby. 190, wjeżdżaj pan kolega. Mamy prostą. Ok, 200 utrzymujemy. Równe 200 licznikowe. Ile tam jest? 44 kWh na setkę. Delikatnie pod górkę. Przy poprzednim pomiarze było 39. Ok, kończymy pomiar, wydaje mi się 43 kWh na setkę. Takie jest zużycie w Tesli Y Long Range przy 200 km na godzinę. Jak to wychodzi na zasięg przy takiej prędkości? O tym porozmawiamy, gdy zatrzymamy się już w miejscu. Musicie mi wybaczyć, że auto z tyłu jest upitolone jak stół durczoka. Rurku. Ale pojazd świeżo co wrócił z Szwajcarii i tam na drogach było wiele soli, wiele śniegu, były też opady deszczu, tak więc no wygląda jak wygląda. Wyjeżdżało z Polski czyste, tylko tyle mogę na swoje usprawiedliwienie powiedzieć. No i właśnie w drodze ze Szwajcarii, przejeżdżając przez niemieckie autostrady, dokonywaliśmy tej próby. Możemy powiedzieć, że skuteczne próby zakończone sukcesem i uzyskaniem jakiegoś pomiaru były dwie i z pierwszej uzyskany wynik to było 39 kWh na setkę, a z drugiej 43 kWh na setkę. Przy akumulatorze, jaki jest w Tesli Y Long Range, a więc baterii z ogniwami LG o łącznej pojemności netto 75 kWh, przekładałoby się to na 174 do 192 km zasięgu. No i patrząc na wyniki, jakie są moje przemyślenia. No, większego zaskoczenia nie mam, no bo to jest auto elektryczne i trudno by było porównywać jego zużycie energii, jego zasięg do diesla, który do jazdy autostradowej jest stworzony. Nie jest to oczywiście dobry wynik, ale z drugiej strony, ile z nas, kierowców, regularnie jeździ z prędkością 200 km na godzinę? No raczej niewiele. Uczciwie też trzeba przyznać, że tych odcinków w Niemczech, które są bez ograniczeń prędkości, mam wrażenie, że z każdym rokiem jest coraz mniej. I nawet teraz było często widać, że okej, mamy jakiś fragment, gdzie możemy sobie poszaleć, ale po chwili pojawia się 80, po chwili pojawia się 130, po chwili pojawia się bardzo dużo samochodów na drogach i no obiektywnie rzecz ujmując, niebezpieczne byłoby utrzymywanie tak wysokich prędkości. Czy to więc dla nas jakikolwiek problem, że ten samochód przy 200 km na godzinę przejedzie zaledwie tyle kilometrów? No raczej niespecjalnie, a to z tego tytułu, że powyżej 140 km na godzinę tracimy choćby autopilota, który w tym samochodzie odwala kawał dobrej roboty i to nawet przy typowo mglistej pogodzie. Więc my podczas naszej ostatniej objazdówki, przy której przejechaliśmy prawie 3000 km, większą część dystansu przejechaliśmy na autopilocie. I naprawdę to znacząco odpręża kierowcę. Wiadomo, cały czas trzeba czuwać nad kierownicą, cały czas trzeba pilnować sytuacji na drodze, ale nie musimy każdego milimetra kontrolować, pilnować te kierownicy, auto tak naprawdę samo jedzie. My jesteśmy tylko jako kontrola i to jest po prostu bardzo wygodne. Tak ją naprawdę fajnie podróżuje, więc chociaż mieliśmy możliwości i kilka razy wykorzystywałem te możliwości jadąc troszkę szybciej, albo 160, albo nawet nieco więcej, albo robiąc dla was test i jadąc 200 km na godzinę, to w dłuższej perspektywie stwierdzam, że tak podróżować się za bardzo nie chcę i nieraz nawet mając możliwości wolałem jechać nieco wolniej, te 140 km na godzinę, ale jechać na autopilocie. Jeśli natomiast ciekawicie, ile realnie przejedzie taki samochód zimą przy tempomacie zapiętym na 140 km na godzinę, albo jak użytkuje się Tesle w naszym kraju z obecnie rozwiniętą infrastrukturą, to na kanale również znajdziesz filmy, które szczerze te kwestie omawiają. Ten film natomiast jest poniekąd filmem specjalnym z okazji przebicia 20 000 subskrybentów na kanale.
To znaczy w tym momencie, kiedy nagrywam filmy, jeszcze tego przebitego nie mam, ale z publikacją postaram się mu tak wstrzelić, żeby no, było to zgodne z prawdą. Moi drodzy widzowie, bardzo wam chciałem za to podziękować, bo to dzięki wam mogę to dzisiaj świętować. Dziękuję za wszystkie komentarze, za łapki pod filmami, za podrzucanie filmów znajomym. Dziękuję również osobom, które wspierają ten kanał, dzięki czemu mogę go bardziej i szybciej rozwijać. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że zebrało się wokół tego kanału tak liczne grono osób zainteresowanych treściami, jakie wrzucam, i osób okazujących mi wsparcie na wiele możliwych sposobów, za co wszystkim wam jestem naprawdę niezmiernie wdzięczny. Dajcie znać, jeśli macie jakieś pomysły, co można by zrobić za jakiś czas przy okazji przebicia kolejnej dużej ilości subskrypcji. Tylko z góry uprzedzam, pomysły sugerujące podpalenie Tesli nie będą poważnie rozważane, bo jak wieść gminna niesie, prędzej czy później i tak sama spłonie. To taki żart oczywiście. Dajcie znać, co wy sądzicie o takim wyniku, czy jest to dla was jakikolwiek problem, czy może tak podobnie jak ja stwierdzacie, nie ma problemu i takim autem spokojnie można pokonywać wojaże nawet na 3000 km, jak miało to miejsce przy naszej ostatniej podróży do Szwajcarii. No i pamiętajcie, że jeżeli szukacie jakiegoś leasingu albo ubezpieczenia zarówno samochodu, jak i na przykład ubezpieczenia na ferie zimowe, to gorąco zachęcam do skorzystania z usług partnera tego odcinka, jakim jest firma Policemate. Wszystkie niezbędne namiary znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem, więc jeśli tylko szukacie leasingu czy ubezpieczenia, no to gorąco zachęcam napisać, zadzwonić, to w końcu nic nie kosztuje, a macie sporą szansę, że z pomocą specjalistów z firmy Policemate znajdziecie najlepszą ofertę, najbardziej dopasowaną do waszych potrzeb. A i pamiętajcie, że gdybyście chcieli kupić Teslę, model Y, model 3, SK, X-a, cokolwiek, to zachęcam do skorzystania z mojego linku polecającego, przy skorzystaniu z którego możecie zdobyć cenny rabat na ten samochód, a ja też zdobędę jakieś gratisy, jakieś bonifikaty, które cały czas się zmieniają i tak na przykład ostatnio kupiliśmy materac do naszej Tesli, który też będziemy w jakimś filmie recenzowali. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.